Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. No i jak już jestem przy granicy, no proszę Państwa, cała Polska teraz wrze ze względu na dwa incydenty przy białoruskiej granicy. Pierwszy to, że polscy żołnierze są, morale im spadło do zera, jakiś jeden tam dowódca WOT-u powiedział, że wrze wśród polskich żołnierzy, bo oddali jakieś strzały, proszę Państwa, jest postępowanie. No musi być postępowanie, że to jest oczywiste. A druga sytuacja, że polski żołnierz został dźgnięty nożem przez migranta, przez płot. Ten, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, takie bezpieczne dla państwa polskiego ogrodzenie. Proszę Państwa, nie żartujmy sobie. Mówiliśmy, że armia to syf. Widziały gały, co brały. Chociaż, proszę Państwa, rozmawiałem jakiś czas temu z młodym człowiekiem. Nie wiem, kiedy tak szybko wydoroślał. Jest, już nie pamiętam, gdzieś świeżo w wojsku czy świeżo w policji. W każdym razie miał być wysłany tam na wschodnią granicę. Mówię, nie jedź, co ty robisz? Pij tam. Proszę Państwa, no rzeczywiście może to jest jedyna forma odnalezienia się w życiu dla niektórych ludzi. Jak nie dorośli jeszcze do życia w normalnym społeczeństwie, no proszę Państwa, troszkę nam w ciągu ostatnich dekad świat się skomplikował, tak? Trzeba nadrabiać zaległości, trzeba się więcej starać, trzeba się więcej uczyć, samokształcić. Trudne to jest, bo coraz więcej seriali TVN-y i inne oferują ogłupiających, więc trudno jest, proszę Państwa, zmusić się, żeby opanować jakąś nową technologię, żeby być fachowcem, żeby coś w życiu potrafić. I to mi przypomina coś z życia, coś, co przeżyłem. Miałem taki swój epizod jazdy na motocyklu. Pewna grupa ludzi, taka zgrana paczka motocyklistów, co jakiś czas spotykała nowego, któremu rodzice kupili motocykl, albo sam sobie kupił, jeszcze nie potrafił się nim dobrze posługiwać. Jeszcze do niego nie doleciała taka sentencja, że motor nie jest dla wariata. I zapraszali tych młodych na wypady różne, zloty, szybki wyskok gdzieś tam za miasto. I smutne, że policja tego nigdy nie badała. No ale tak jest. My ludzie mamy coś takiego, że zazdrościmy. Chłopak miał ładny motocykl, bujnęli się za miasto z nim, no i nie wyrobił zakrętu, zderzył się z Seatem, zginął. I inne tego typu sytuacje. Jak człowiek tak pomyślał, kleił fakty, dużo tych trupów w tamtym okresie było. Starzy podpuszczali młodych. Ewidentnie. Ja kiedyś też się na jakiś tam zlot wybrałem w Rypinie. I no, nie podobało mi się to kozaczenie. Nie chciałem jechać w tym peletonie, bo jak któryś się by wywrócił, bo przeginali, no to jak, proszę Państwa, w wyścigu kolarskim, cała reszta leży i przy tych szybkościach to można z tego nie wyjść. Mówię, ja sobie pojadę z tyłu. Zwalniali, wyprzedzali, żebym też dorównał. Nie, spokojnie. Ja nie chcę się zawinąć gdzieś na lampie. No ale powiedzmy, że miałem nieco więcej wyobraźni niż przeciętny młody człowiek. I to być może mnie uratowało. Bo co, ja nie dam rady. Przecież mój motor jest szybszy, ja nie dam rady. I proszę Państwa, ja to czuję, a nawet już dziś wiemy. O tym pan Czeczko mówił, ten dezerter z Polski, który wyjechał na Białoruś. Ja czuję, że to, że w syfie, w armii jest tak, że starzy podpuszczają młodych. Poniekąd to chyba z Onetu informacje wytłumaczyły, że
ci, którzy nie mają doświadczenia, byli wysyłani na patrole. Więc, proszę Państwa, no co tam taki młody ma wyobraźnię? No to sięgnął go nożem zza płotu i ugodził, tak, w klatkę piersiową. Nie przewidział, brak doświadczenia życiowego. Ale za to odpowiadają oficerowie, którzy dopuścili tej sytuacji. Czeczko mówił, że właśnie ich jako młodych wysyłali do jakiejś tam brudnej roboty. Tak samo, proszę Państwa, jak te cwaniaki z tych motocykli. I jeżeli ktoś idzie do syfu, do armii, to nie się z tym liczy, że będą fali oficjalnie nie ma, ale proszę Państwa, przestępcze umysły zostały. Żeby w wojsku przeżyć i awansować, to tam główka pracuje. Skończyła się fala ze swoimi skutkami, często śmiertelnymi, zaczęła się wypadkowość. Ta fala cały czas istnieje, tylko jest niewidzialna. Naprawdę chcecie do wojska? Naprawdę chcecie do armii? Pogrzało was? Przecież to jest państwo w państwie. To jest iluzja. Ja jestem żołnierzem WOT-u, sobie siedzę w domu, tylko jak jest akcja, tam mi zapłacą 100 zł czy 500 zł, to jadę gdzieś tam. I już jesteś jakby wyjęty spod prawa. Nie rozumiesz tego. No to zrozumie twoja rodzina. Albo nie zrozumie. Więc to jest mój komentarz do tej sytuacji na granicy. A te wszystkie bajki, że to Putin, proszę Państwa, to jakąś idiotkę widziałem, do której dziennikarka, no chyba też idiotka, bo pustej głowy pyta o opinię w poważnych sprawach, gdzie widać, że ta jej ekspertka, rozmówczyni fantazjuje takie bon moty, banały usłyszane gdzieś w TVN-ie czy w jakiejś innej stacji, że Putin z Łukaszenką wysyła nam imigrantów. No proszę Państwa, to jest jakieś chore. To jest chore. Putin ich wysyła. To co? Przepraszam. To skąd oni przyjeżdżają? Z Rosji? Czy z innych krajów? To stamtąd też ich Putin wysłał? To, że... może nie, że jakaś tam wolność jest tak w przemieszczaniu się po Federacji Rosyjskiej czy po terytorium Białorusi, ale nie opłaca się po prostu za każdym agenta wysyłać, żeby go pilnował, czy czasami na granicę nie idzie. To jest ten problem. Ale ten, kto naprawdę ich wysyła, to o tym jest cisza w mediach. Dlaczego? Bo to jest ten, który sponsoruje reklamy. Więc dlatego o nim jest cisza. To tyle w temacie granicy. Proszę Państwa, nie pasjonujmy się tymi sytuacjami, które nam poddają media głównego nurtu, bo to jest nic nie warte. To jest jakieś bicie piany o coś tam. Proszę Państwa, w międzyczasie ileś ludzi umarło w Polsce niewytrzymujących kosztów życia. O tym cisza, tak? Kiedy zrobicie jakiś dobry program o ludziach, którzy się poświęcają, którzy harują, którzy z przeciwnościami życia się boksują? Mają poważne problemy, bo jakieś nowe formularze do wypełnienia, których wcześniej nie wkalkulowali, nowe koszty. Tymi ludźmi się przejmujcie. Niektórzy nie wyrabiają na zakrętach życia. I też się dzieje z nimi potem to, co z tym żołnierzem. Ale w dupie ich macie, tak? Jeden żołnierz ugodzony nożem i afera na ileś dni, a może tygodni. Wiedział, że idzie do syfu.